Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Siema, z tej strony Wojciech Cieszanów. Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie oraz Cieszanów Festiwal przygotowały dla Was genialne fanty. Tak, te fanty lądują na wielki finał jubileuszowy, 30. finał WOŚP. My również zakładamy okulary i przeglądamy na oczy. Gramy na oddział dla dzieci z oddziału okulistycznego. A to są super gadżety, kubeczki, przypinki, paski, biurka do gitary. Mamy specjalny pakiet, 4 dziki, koszulki, super bohaterów z naszego Cieszpanowa. Będzie do wylicytowania czapeczka Cieszpanów i specjalny karnet na przyszłoroczny Cieszpanów Festiwal. A oprócz tego, 5 gadżetów, mamy taki super gadżet, zestaw, filmy, toj, super płyty z podpisami naszych artystów tegorocznego festiwalu Cieszpanów Festiwal. Grać z nami będą drużyny z kół gospodyń wiejskich z Cieszanowa. Bądźcie z nami, grajcie z nami tutaj w Cieszanowie. Razem możemy więcej, działajmy do końca świata jeden dzień dłużej. Do zobaczenia, cześć! Cieszanowie, witamy Was! Siema! Siema! Cześć, z tej strony sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Cieszanowie. Witamy Was również w tym roku. W tym roku również gramy. Mamy nadzieję, że zagramy z Wami. Tutaj w biurze w RCU Cieszanowie zbieramy wszystkie fanty na loterię. Gdybyście mieli coś ekstra z przeznaczeniem na wielką licytację, to również tutaj przyjmujemy te fanty. Mam nadzieję, że nas pomożecie. No i do zobaczenia na wielkim finale 30 stycznia 2022 roku. Cześć! Cześć, tu WOŚP Cieszanów. Witamy Was bardzo serdecznie i chcielibyśmy Was zaprosić, jak zwykle co roku, na już 30. edycję, 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. My, jak zwykle w Cieszanowie, działamy aktywnie, gramy oczywiście co roku, wspieramy nasze dzieci, wspieramy zdrowie. Chcemy, żeby te pieniądze, które oczywiście przy Waszej pomocy będą pozyskane, pomogą w tym roku na też szczytny cel, czyli na ratowanie wzroku i zakup niezbędnego sprzętu, który ratuje wzrok naszym maleństwom. Liczymy na Waszą obecność i liczymy oczywiście, że jak co roku będziecie z nami. W tym roku... co roku był obraz z takim sercem. No i oczywiście, będzie poddany do licytacji. Tak. Tego roku, no, że jest 30 pełna, troszkę postarałem się jeszcze bardziej ambitnie podszedłem do tematu i jest to już takie rzeźba połączona z coś z malowaną nowoczesnością, ale chodzi o serce głównie pewnie wszystkim. Czyli daję coś takiego do licytacji i co by jakąś największą cenę osiągnęło. Dajemy serce, liczymy na to, że w tym roku ta oto rzeźba oczywiście osiągnie rekordową cenę. Oczywiście co roku rekord jest podbijany, ale myślę, że w tym roku z okazji 30. edycji, 30. finału ta kwota będzie dość ambitna. Liczymy na Wasze wsparcie, na Waszą obecność, a przede wszystkim na Wasze i nasze wsparcie liczą maleństwa nasze, które potrzebują naszej pomocy i potrzebują tego sprzętu, który ratuje w tym roku. Będzie ratował wzrok dzieciom. Także liczymy na Was i czekamy oczywiście i liczymy na rekord. Ja jeszcze zaprezentuję całą rzeźbę. Jest to dosyć ciężkie, także musi być cenne. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Cieszanowie gra razem z całą Polską i całym światem. Siema, do zobaczenia na 30. finale w Cieszanowie. Pozdrawiamy.